Obraz świętej Barbary z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej skrywa w sobie tajemnicę. Pochodzące najprawdopodobniej z 1906 roku dzieło nie jest jednym, a dwoma obrazami. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. Podziemne korytarze i wyrobiska skrywają wiele tajemnic i to chyba w każdej kopalni. Ale takich tajemnic jest więcej, również na powierzchni. Tak jest między innymi w kopalni w Rudzie Śląskiej w Bielszowicach. A mowa o tym tryptyku, który przedstawia patronkę górników, czyli świętą Barbarę. Okazało się, że obraz świętej Barbary, który jest w kopalni, to tak naprawdę dwa obrazy. Jeden został namalowany na drugim. Jest taki czepiec pruski i przedstawiający naszą starą cechownię. I teraz to widać, że to jest zamalowana postać. Obraz najprawdopodobniej pochodzi z 1906 roku. Tym pierwszym dziełem miała być praca niemieckiego malarza Maxa Wislicenusa. Ten pierwszy wizerunek nie spodobał się dyrekcji oraz pracownikom kopalni, gdyż był taki za bardzo frywolny. Przedstawiał kobiece kształty, uśmiech delikatny, który w tych czasach nie był pożądany. Autorką odkrycia jest Beata Piecha-Wanshagen, która już kilkanaście lat temu przygotowywała tekst do opracowania o wizerunkach świętej Barbary na Śląsku. Wówczas nawiązała kontakt z profesor, która zajmowała się twórczością Wandy Bibrowicz. Po nitce do kłębka doszłyśmy do tego, że na tym obrazie w kopalni Bielszowice sportretowana jest w ogóle Wanda Bibrowicz, po czym pani profesor przysłała mi zdjęcia oryginalnego obrazu. I choć mówiąc o górnictwie myśli się głównie o ciężkiej pracy, to przecież nie od dziś kopalnie i praca górnika są związane z kulturą i sztuką. Nieprzypadkowo w większości naszych kopalń istnieją izby tradycji, prawda? Więc ta tradycja jest przez cały czas kultywowana. Tryptyk świętej Barbary znajduje się w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Oryginalny raczej nie zostanie odtworzony, bo byłoby to zbyt kosztowne i nieodwracalnie zostałby utracony obecny obraz. I choć gdy myślimy o malarstwie, to do głowy przychodzą nam największe nazwiska artystów na świecie, to warto pamiętać o tym, że ta prawdziwa sztuka jest naprawdę blisko nas, a wręcz na wyciągnięcie ręki. Paweł Jędrusik, Silesia Flash.